Cześć! Dotarliśmy jakoś znowu z pewnymi trudami, ale jednak do piątku. Uff. Tydzień obfitował w premiery różne. Na szczęście tych ważnych było stosunkowo niedużo, także możecie się nie stresować, nie stresując usiąść i posłuchać, co wam mamy do powiedzenia i do poopowiadania. Tak, no sporo było takich, że się nakładały, albo po dwa telefony pokazali, albo w ogóle była jedna taka zabawna, że w Chinach była premiera dokładnie o tej samej godzinie. Nie wiem w jakim mieście, bo i tak tam nie byłem na miejscu, tylko śledziłem online. W każdym razie były Xiaomi i Vivo debiutowały o tej samej godzinie, były konferencje, więc wiadomości, no, nawet się trochę mieszały w pewnym momencie w głowie. No, musiałem bardzo się pilnować, żeby wam niczego nie potaśtać. Zacznijmy może od LG, które pokazało troszeczkę tańszego flagowca, to znaczy w zasadzie to nie jest flagowiec, ale kurczę, no ciężko. Dużo mu nie brakuje, tak? No na pewno będzie tańszy, tylko choroba nie powiedzieli o ile, bo ceny jeszcze nie podali. Nie ma ceny, dlatego że na razie to była tak naprawdę zapowiedź prasowa, co prawda podano pewną specyfikację techniczną, pokazano jak wygląda na renderach oczywiście smartfon, natomiast nie wiemy ani kiedy będzie dostępny, ani w jakiej cenie będzie dostępny tak naprawdę. Nie, no wiemy kiedy będzie dostępny, wkrótce. No tak, wkrótce. To jest G8N ThinQ z OLEDowym... Dobra, słuchajcie, już jest piątek, obaj wysiadamy. Zobaczcie, S oczywiście, jak najbardziej. ThinQ z OLEDem 6,2 cala, Full HD ze Snapdragonem bardzo mocnym 855. Z pamięcią, podają w tej chwili tylko jedną wersję pamięci, 128 giga, flasha 6 giga RAM i to jest dosyć dziwne, no ale najwyraźniej no, tak będzie ma być. Jedna, no. Wyświetlacz chroniony Corning Gorilla oczywiście, bo o tym nie powiedziałem. Bateryjka 3 550 mAh, Quick Charge 3 w wersji trzeciej. Aparaty 3 z tyłu, 12, 13, 12, takie dziwne trio. Jeden szerokokątny, jeden chyba tele, jeżeli dobrze pamiętam. Z przodu z kolei dwa aparaty. 8 megapikseli, troszkę mało, no ale do selfie to wystarczy przecież. Plus kamerka Time of Flight. Bo po co ten Time of Flight? Bo będą te gesty, które, nie wiem czy pamiętacie, jak pokazywali w Barcelonie na MWC G8 tą pełną, czyli tego pełnoprawnego flagowca. Tam były takie sterowanie gestami, możemy sobie tak kręcąc łapką ściszyć podgłośnik na przykład. My tam nagraliśmy fajny materiał, tak. Może Adamowi uda się podlinkować. Jak nie zapomnę, a jak nie, to macie w newsie też ten materiał. W tym newsie, który jest na pewno już podlinkowany w filmie, jest również osadzony ten materiał, więc sobie go łatwo znajdziecie. W każdym razie w G8 myśmy to testowali jakby samodzielnie i mnie wychodziło. I mi się to bardzo podobało, powiem szczerze. Ja jestem niekompatybilny. Tam jest, słuchajcie, w momencie, kiedy się steruje tymi gestami, to się pojawia taka malutka ikonka z animowaną rączką. I przednia kamerka zbiera po prostu wasze gesty, to co robicie ręką, no to właśnie, się jednocześnie to jest pokazuje w tej ikonce. Kurczę, tylko zabrakło mi, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie taki ciekawy sposób odblokowywania, który szczytuje z waszej dłoni układ żył, który też jest ponoć równie niepowtarzalny, tutaj jak i niepapilarny. Nic, nic o tym nie tu o tym nie powiedzieli. Więc kurczę, jest albo nie ma, skoro są te gesty, to ja bym może zaryzykował twierdzenie, że i ten system blokady również tam jest, ale no, jakby wskazujemy, że producent tego nie zakomunikował, ja się, może zapomnieli. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, jak im się to sprawdziło. Jeżeli im się to technologicznie sprawdziło i tutaj było też możliwe, to prawdopodobnie zaimplementowali. Natomiast jeżeli nie mieli feedbacku, przepraszam bardzo, komentarzy na temat tej funkcji w smartfonie, od użytkowników, no to właściwie nie bardzo wiadomo, czy warto to implementować, czy nie, no bo to jest jedna rzecz dodatkowa, która obciąża ciężko, system. Ciężko to ludziom wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa i może przez to, że ta komunikacja jest taka, w ogóle o tym nie wspominają, no a funkcja jest. Bo ja w komentarzach, powiem szczerze, nie widziałem, czy ktoś z tego korzysta, czy mu się podoba, czy... Kurczę, a w ogóle ktoś ma G8? No, no dobra, to było takie... Dwie rzeczy, o których jeszcze wypada wspomnieć przy G8S, to jest to, że na razie reklamują wersję Dual SIM i ta wersja ma IP68, co jest też fajną informacją. I tą normę militarną wytrzymałości jeszcze. Także i przy niedużym przypadku i przy zamoczeniu. Głośniki stereo! Tak, głośniki stereo. Czyli tak, no, to stereo takie umowne, no ale są dwa w każdym razie. O, może tak. To zostawmy. Gra na dwóch głośnikach. Gra na dwa baty.
Drugi LG, który pojawił się w tym tygodniu, pojawił się nie u nas, nie w Korei, tylko w Stanach Zjednoczonych i właściwie tak średnio nas na razie interesuje. I to się nazywa Stylo 5 z wyświetlaczem 6,2 cala, Full HD Plus i rysikiem, tak. Bez nocza. Także jest to wyświetlacz bardzo fajny. Ja nie mam nic przeciwko tym wyświetlaczom. Kamerka nieduża, całkiem u góry. Te marginesy do przyjęcia, także... To jest niedroga rzecz. Bateria 3500. Snapdragon 450, tak? To jest taka średnia... A RAM pamiętasz? Bo RAMu chyba nie podawali w komunikacie. RAM pamiętam jest 32 flesza, 3 giga RAMu. Ja szukałem tego RAMu, jak pisałem artykuł o tym. 3 giga RAMu jest. RAMu nie znalazłem, tylko pisali o pamięci wewnętrznej 32, czy jest 3 plus 32 i to wszystko kosztuje $230 USA, ale w abonamencie za $30 jeszcze dodatkowo miesięcznie. Także to jakby średni interes. Fajny, duży wyświetlacz, tak jeszcze Full HD+. Jest bateryjka jaka taka, aparaty żadne, powiem szczerze, bo 13 plus 5, taki znaczy 13 dawny standard średniaków. Standard. On się może podobać, on jest fajny, klasyczny, ja nie mam nic przeciwko, powiem szczerze, natomiast w Stanach tylko, tak? Taka mała złośliwość, to jest telefon dla kogoś, kogo nie stać na Note, a potrzebuje rysika. No bo umówmy się, że jednak to kosztuje dużo, dużo mniej niż Galaxy Note, więc jak ktoś się upiera, żeby mieć rysik i związane z nim pewne funkcje, chociażby szkicowanie, to jak najbardziej tak, bo jedyne $230, więc jest to rzecz stosunkowo przystępna, no. Czego o Note powiedzieć nie można. To prawda. To chyba tyle mamy. Dobra, jedźmy o następnych, bo kurczę jest o czym. Byłem wczoraj w Warszawie, dlatego że wczoraj miała miejsce w Warszawie premiera fajnego smartfona obsługującego 5G. Ten fajny smartfon, moi drodzy, to był Huawei Mate 20X 5G w nazwie, bo ma 5G, bo wcześniej była wersja bez 5G, którą widzieliśmy przy okazji premiery ostatniej, premiery Mate'ów. I powiem szczerze, mnie się wtedy ten smartfon niesamowicie spodobał. On ma, słuchajcie, gigantyczny wyświetlacz OLEDowy, to jest 7,2 cala, dlatego to nie jest smartfon do każdej. Adaś by się z niego ucieszył. No ja tak. Bo jest to konstrukcja bardzo fajna. To 7,2 cala jest zrobione tak, żeby było po prostu jak najmniejsze, to znaczy odchudzili ramki, odchudzili marginesiki, jest oczywiście interfejs do sterowania jedną ręką. Natomiast smartfon jest sam sobie bardzo fajny. Oni wczoraj pokazywali nam taką demonstrację. Zabrali go do Finlandii, dlatego że w Finlandii już funkcjonuje sieć 5G, bo w Polsce właśnie, też to nie ma. Chciałem zapytać, po kiego grzeba oni go pokazali w Polsce? Zabrali go do Finlandii i tam speed test pokazał 1,2 gigabita na sekundę, tak? Jeżeli chodzi o transfer przy pobieraniu. I o rany, 50 tylko przy wysyłaniu, ale dostałem informację taką, że fińscy operatorzy po prostu przycinają transfer po prostu. Aha. Dlatego, że download rzeczywiście fajny, co prawda to się mieści nadal w granicach sieci 4G, tak? No ale dobra, no. Bo 5G potrafi znacznie więcej, no ale download fajny u nas takiego tylko się nie da. Kurczę, zastanawiam się, jaki jest sens prezentowania i w ogóle sprzedawania takiego telefonu w Polsce. Gdzie no, na sieci 5G myślę, że jeszcze jakiś czas poczekamy. Nie da się go raczej promować jako smartfona, prawda? 5G, chyba że na zasadzie magicznej, tak? Czyli na zasadzie 5G ready. No. Natomiast, znaczy nie, no on oczywiście jak najbardziej obsługuje, gdyby była u nas sieć 5G funkcjonująca, jak będzie, ale będzie obsługiwał. Ja wiem, po co oni go pokazali, bo mogą powiedzieć, pierwsi w Polsce zaprezentowaliśmy telefon 5G. Powiem ci tak, ja się cieszę z tego smartfona u nas, dlatego że jest całkiem spora nisza ludzi, którzy rzeczywiście lubią bardzo duże wyświetlacze. No tak. A tutaj ten wyświetlacz jest genialny. Po drugie, nie pokazano go, słuchajcie, podczas premiery w Mate'ów ostatnio. Nie pokazali go, nie sprowadzili do nas. Prawdopodobnie po to, żeby nie kanibalizował na przykład w Mate'a Pro, tak? Ponieważ jest to niemalże identyczna konstrukcja, tyle że większa. Ma identyczny zestaw aparatów, a wyświetlacz taki, że o rany ze sprzedażą Pro byłby problem. No ale cena też jest taka jak wyświetlacz. To znaczy spora. Cena nie jest jakaś strasznie duża. To znaczy... Nie, inaczej. Cena jest oczywiście bardzo wysoka, ale w porównaniu z innymi flagowcami to nie jest cena bardzo jest duża. Tak, to ceny flagowców zwariowały. 4200, tak? To czy 4300 on kosztuje. 4299, dlatego mi się... 4300 kosztuje, bez złotówki. No to zdrowo. No tak, ale mówię nadal, to jest cena, którą jeżeli ktoś chce kupić flagowca, jest w stanie zapłacić za flagowca tyle, co za inne, to będzie w stanie. Galaxy S10 Plus też mniej więcej jakoś tak kosztuje. Albo trzeba chwilkę poczekać i on stanieje, tak?
wystarczy poczekać. No tak, tylko że tak naprawdę nie wiem, czy stanie, kupicie sobie za tą kwotę po prostu fajny telefon z dużym wyświetlaczem. No i będziecie, powiedzmy, gotowi na 5G, ale ja myślę, że zanim 5G wystartuje u nas, to ten telefon się technicznie zdąży zestarzeć i będą już nowsze, modniejsze i tak dalej. Ja was jakoś bardzo strasznie na niego, broń Boże, nie namawiam. Ja mówię, to jest smartfon dla specyficznego odbiorcy. Otóż przede wszystkim takiego, który ma kasę, dla gadżeciarzy, żeby kupić. Po drugie, dla takiego, który lubi duże wyświetlacze i ma dużą rękę, żeby ten duży wyświetlacz obsługiwać. Albo ewentualnie dla tych, którzy uwielbiają na przykład multimedia, jeżeli dużo gracie na smartfonie, macie kasę, jesteście w stanie obsługiwać go dwoma rękami, dacie sobie radę. To jest naprawdę genialny wyświetlacz. On mi się podoba w sposób niesamowity. Filmy na nim wyglądają genialnie, gry na nim wyglądają genialnie, a ma ten sam układ jakby co wszystkie flagowce Huawei, w związku z tym da radę. Ja niestety się nie wypowiem, bo nie widziałem, ale już mi się podoba, bo ma duże. Drugi smartfon przy nim, który debiutował, to jest Huawei P Smart kompaktowy. Z. Kompaktowy, tak. Znaczy, przy nim jest kompaktowy. Z 6,6 cala i to jest też, słuchajcie, bardzo duży smartfon. Ja wiem, że przy X20, tak, to jest duży smartfon. Ma naprawdę duży wyświetlacz, to jest też Full HD+, fajnie, że zachowali w rozdzielczość, IPS-owy oczywiście tym razem, żeby nie było w niespodzianek. Smartfon pracuje na Kirin 710 z pamięcią 64 flash, 4 GB RAM, bateriką 4000 mAh. Nie wspomniałem jeszcze, w Mate 20 X5G będzie dostępny od końcówki lipca, zdaje się. Ten będzie dostępny od 23 lipca w takiej sprzedaży już zwykłej sklepowej. Natomiast od 9, jeżeli pamiętam, do 21 będzie w promocji z opaską. Także a za ile jeszcze? Za 1199 zł. Czyli 1200 zł dostajecie smartfon, całkiem nie najgorszy, plus opaska. Trochę duży, także też się przymierzcie najpierw do niego, zanim zdecydujecie się ewentualnie na tą dziwną nazwę P Smart Z, żeby sobie ewentualnie kupić, czy pomyśleć o zakupie tego. Weźcie go najpierw do ręki, bo może się okazać, że jest dla was troszeczkę za duży. Smartfon jak smartfon, no fajnie, ja go wczoraj miałem w ręce, dla mnie też zdaje się ciut jednak duży. 6,6 cala to jest jednak sporo całkiem. To co ma fajne, to ma wysuwaną przednią kamerkę. I to, że ona jest wysuwana, to nie jest żadna nowość oczywiście, bo jest więcej takich chińskich smartfonów, które mają wysuwane przednie kamerki. Natomiast tutaj jest jedna fajna rzecz, która też nie jest nowością, ale robi fajne wrażenie, mianowicie kamerka jest schowana w momencie, kiedy akcelerometr powie, że ze smartfonem coś się dzieje, upada, jest w powietrzu, gdzieś się szybko przekręca. Z tym peryskopem taką funkcję posiada. Nie, no spoko, ale to fajnie wygląda, bo się mogłem pobawić. O ile tymi Chińczykami nie rzucałem, od lewczej mogłem sobie porzucać smartfonem. A pozwolili rzucać? No tak, ale tak raczej, żeby nie upadł, tak? Bo on nie ma specjalnych żadnych mocy militarnych, żeby go upuszczać. Natomiast jest szansa, że jak wam upadnie, to kamerka się nie zepsuje. Może się wszystko i nie zepsuje. Ale kamerka się zdąży schować. Chyba, że się nie zdąży schować, bo upadnie z małej wysokości. W każdym razie dorzeczne 4000 mAh to nie jest źle. A o Mate 20X jeszcze nie powiedziałem, że ma ładowanie 40-watowe, ale to mówiłem, a tak jak wszystkie flagowce Mate'owe ostatnio, ten również ma, znaczy tak jak flagowiec Mate'owy, czyli Mate 20, on ma tak samo po prostu 40-watowe ładowanie. No dobra, to grzejemy dalej, co tam masz następne? Vivo IQOO Neo. Właśnie, chyba jak to wymawiać? IQ może. Ja nie mam pojęcia, jak to wymawiać. Vivo IQOO Neo. Powiedzmy, że IQ trochę może inna wersja tego bez Neo, z Super AMOLEDem 6,4 cala niemal, Full HD plus, no i ciekawostka jest. Tak? No. Jest ciekawostka, że jest zeszłoroczny flagowy Snapdragon, czyli 845 zamiast tego rocznego 855. No i bardzo dobrze, wiesz, to jest. Nie, ja nie mówię, że to jest Neo, źle. W związku z tym. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko że to jest taka ciekawostka, bo z reguły patrzymy. Sygnalizatora nie widzę. Jest. Masz czerwono. To dobrze, będzie zielone, to dobrze, że stoimy. Jest to właśnie na tyle ciekawe, że w zasadzie dostajemy flagowiec, tak? No co z tego, że ten procesor jest zeszłoroczny, jak to i tak nadal jest bardzo mocna jednostka, nie? Nie, to jest bardzo fajny smartfon. Ładowanie 22-watowe z bateryjką 4,5 tysiąca mAh, także 4,5 tysiąca to jest nie w kij dmuchał. W miarę szybko się da to naładować, także jest ok. Tak, no najlepsze to są ceny, bo ja sobie przeliczyłem oczywiście ceny z yuanów, więc tak, że nie przywiązujcie do nich, ale topowy model z pamięcią 8 plus 128 wychodzi
kosztuje 1250 zł, więc no za Snapdragona 845 i taką pamięć, to jest jakaś fajna cena według mnie. Fajna cena. Są cztery wersje pamięci. W Adamu 1250, ja sobie zaokrągliłem do 1300. 664 1000 zł, 628 1100 zł, 864 1150 i 828, jak wolicie, 1250 Adam albo 1300. No to zależy, jak tam kurs juana się machnie, nie? Smartfon wydaje się wart grzechu, jeżeli kiedykolwiek będzie u nas do dostania, to warto się nad nim zastanowić, jeżeli nie, to warto sprawdzić dokładnie przed zakupem albo zanim się zdecydujecie, czy w wersje jakieś na Europę, jeżeli takie się pojawią, obsługują nasze częstotliwości, chociażby LTE, tak, bo jeżeli chodzi o GSM, jeżeli chodzi o 3G, jest szansa, że obsłużą bez problemu. Znaczy, bo może nie być tego naszego ukochanego B20. Natomiast może być 800 MHz wyblokowane, także warto by było sprawdzić, czy obsługuje 800 MHz, czy nie, jeżeli chodzi o LTE. I rodzina Xiaomi CC9. O Jezu, no, dwa smartfony przerobione na trzy smartfony, dlatego że jeden w dwóch wersjach, jedna wersja we współpracy z Meitu, o czym wam mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Tak, żeśmy już o tym nawijali, także... Xiaomi CC9 to jest smartfonik z AMOLED-em 6,4 cala Full HD, z Corning Gorilla Glass 5, wyświetlacz i skropelkowym notchem. Snapdragon 710, pamięć, słuchajcie, na razie podają ceny dwóch wersji, ale tych pamięci będzie więcej, bo według certyfikatora będzie 64/128 flesza i 6,8 RAM-u. Natomiast w sklepie Xiaomi podaje do sprzedaży tylko wersję 664 za 980 zł i 628 za 1100 zł, jak Adaś tutaj podał. Zaznaczmy, że one są póki co dostępne tylko w Chinach. Tylko w Chinach i to jest przelicznik z juanów, tak, oczywiście cały czas. Powiedziałeś o sklepie, żeby ludzie, broń Boże, nie pomyśleli, że nie, to chodzi o sklep online'owy producenta. Sklep tamten z krzaczkami zamiast... 4000 mAh i 18-watowe ładowanie, to jest dosyć fajna rzecz. Aparaty z tyłu 48 plus 8 plus 5, z przodu 32 megapiksele i to, co Adam w newsie podkreślał, że jest fajne, czyli że jest NFC, tak? Tak, fajnie, ale w tym, NFC. Ale właśnie w CC9, żebyście tutaj się tak, nie pomylili. Mówimy o tym W głównym modelu jest NFC, no jeszcze są animotki, tak? Ktoś tam się mocno burzył, że za bardzo przypominają te od Apple'a. No trochę przypominają, ale choroba, nowość, tu wymyśl coś nowego, no muszę przypominać, jeżeli się chce coś takiego w telefonie mieć. I ta główna wersja występuje również w wersji Meitu Edition, czyli takiej jakby opakowanej w obudowę od Meitu. Nie wiem, co oni tam zrobili, powiem szczerze, poza tymi kolorkami. No, jakieś tam upiększanie dodali, obudowa, coś takiego. Obudowa jest fajna, opalizująca. Po tym, jak Huawei wystartował ze swoją opalizującą, wszyscy w zasadzie kupili motyw, dlatego że one są po prostu bardzo ładne. Nie. Te obudowy, jeżeli jest to jeszcze z sensem zrobione, to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Mnie nawet pani na lotnisku zatrzymała i spytała, co to za smartfon z taką ładną obudową w momencie, kiedy miałem P30 swoją podczas kontroli celnej. Tutaj jest właśnie ta fajna opalizująca obudowa i jest wersja pamięci dosyć wysoka, w tej podstawowej tego nie ma, jest 8 GB RAM-u, 256 pamięci. To jest flash. Chyba główny wyróżnik tym się, tego tym się wyróżnia smartfon. Poza tym, co wspomniałem, że tam są w oprogramowaniu jakieś dodatkowe szpeje do selfie. Ale wybaczcie, no nie czytam biegle po chińsku, więc też do końca się nie dowiedziałem, a jako, że premiera się odbyła w Chinach, więc komunikacji w języku, że tak powiem, naszym, europejskim, czy tam w innym language nie było, więc tyle, co się domyśliłem na podstawie obrazków i mechanicznego tłumaczenia krzaczków. Jest druga wersja CC9S, również z AMOLED-em, tylko że mniejszym troszeczkę, bo 6,1 cala. Tym razem z niższą rozdzielczością, dlatego że jest tylko HD+, z kropelkowym również notchem, również z Corning Gorilla Glass. Tyle, że ze Snapdragonem 655 tym razem, także troszeczkę słabsza wersja. I tutaj z kolei do sprzedaży 4000 mAh baterika i 10-watowe ładowanie, w przeciwieństwie do tamtego, tam było 18, tutaj jest tylko 10. I uwaga, zbliżeniowcy, tu akurat już NFC nie ma. Nie ma NFC, to prawda. Są nadal fajne aparaty, bo z tyłu jest 48,8, znaczy w zasadzie jeden aparat, 48,8 i 5,
z przodu 32, czyli podobnie do wersji głównej. I Adaś tutaj wyliczał również z chińskich cen 4,64 710 zł, 6,64 770 i 628 880 zł. Także ceny wydają się niezwykle atrakcyjnie na Chiny, dlatego że u nas się za tyle go nie kupi, nawet jeżeli wejdzie do sprzedaży. No i to tyle, jeżeli chodzi o Xiaomi, chyba że chcesz jeszcze coś dodać. Nie, jedźmy dalej. Bo... Znaczy jest jedna informacja jeszcze o Xiaomi z tego tygodnia, mianowicie z tym, że już z Polski tym razem, mianowicie Mi 9T będzie od 11 lipca w Polsce. Adaś wycenia ceny podał 1400-1600 zł w zależności od wersji. Zobaczymy, no bo to ja strzelam, tak? Na razie mogę tylko strzelać. No tak, no ale pirazy oko, ale... stuwa w tą, stuwa tak, w tą. Kurde, a powiem wam, już jedzie do mnie ten telefon, więc w momencie, kiedy będę mógł wam go pokazać, to wam go pokażę, będzie osobny materiał wideo, na który już was teraz serdecznie zapraszam, jak najbardziej. Może nagramy im tygodniówkę, jak będzie. No zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nagrywa, bo może wiesz. No, nie, no powinien okej. Okay. No, ja sobie to robię, jedyne co to stabilizacja, ale stabilizacja w przednich aparatach wszędzie działa tak, jak działa. No chyba, że znowu mi kurier paczkę zgubił, ostatnio mi zgubił. Kurierzy lubią gubić paczki, głównie się tym zajmują. Pozdrawiamy wszystkich naszych kurierów. Tak. Bardzo was lubimy. Nie, kurierzy są tak naprawdę ok. To jest niefajna robota i niewdzięczna. Niefajna robota naprawdę. My także nie zazdrościmy. Nie marudzimy jakoś strasznie, naprawdę. Ach, to nie jest nasz problem, jak coś zginie. Lenovo Z6, słuchajcie, w końcu się pokazało, zapowiadane od nie wiadomo kiedy. No o, tak, już. No okazało się, że jest to flagowiec nudny już, dlatego że mówimy o nim, nie czwarty albo piąty tydzień. Tak, no oni tak, w ogóle to śmieszna była premiera, bo tak naprawdę sam producent wszystkie dane ujawnił przed premierem, takie na formalności. Ma OLEDa, słuchajcie, fajnego 6,4 cala, ale nie ma niestety topowego procesora, dlatego że tam siedzi Snapdragon 730, a to nie jest najlepszy, jak wiecie, procesor Snapdragon Qualcomma. No, może najgorszy też nie, ale ja się spodziewałem jednak, że jednak coś zmienia. 128 flesza plus 8 giga RAM, 4000 mAh, jak jesteście w stanie zgadnąć bateryjka, 15-watowe ładowanie tym razem, aparaty z tyłu 24 plus 5 plus 8, z przodu 16, czyli to taki trochę szemrany. Jednak wersja Pro to wersja Pro, tak? Możecie sobie porównać specyfikację. Ta bez Pro już tak dobrej specyfikacji nie ma. Też Adam wyliczył ceny, 6,64 giga w pamięci 1050 zł, 628 1150, 828 1370 zł. Mhm. Niedużo mamy o telefonie, o smartfonie do powiedzenia, poza tym, że nie brzydko wygląda na renderze. I to właściwie tyle. No, tylko z renderami Lenovo różnie bywa, bo kiedyś pokazali taki ładny bezrenderowy, no, a później się okazało, że... Bardzo wielu ma renderami. Jeszcze tak kronikarsko, pokazało się w Indiach Vivo Z1 Pro, ale tak naprawdę to jest Vivo Z5X, który już wcześniej był, znany z baterią 5000 mAh. Ja się muszę na chwilę, bo kartkę patrzę, z dosyć fajnym aparatem, bo ma przysłonę 1.78 i tam jest i szeroki kąt, i aparat do rozmywania, ale czym się różnią te dwa telefony, czyli Z1 Pro czym się różni od Z5X? Mianowicie ten Z1 Pro ma lepszy 32-megowy aparat z przodu, a procesor zamiast Snapdragona 710 ma 712, to są wszystkie różnice i jedziemy dalej, bo ceny, a nie, nie, ceny nie podali, przepraszam, podali cenę. 820, 980 zł odpowiednio za pamięci 464, 628, ale to w Indiach, więc też... No teraz wiecie, koszyki w dłoni, nie wiem, na Snapdeala, Flipkarta, albo tego na indyjski Amazon, jak macie ochotę. No anyway, jest w Indiach, no, do nas raczej nie dotrze, więc Vivo jest póki co wielkim nieobecnym. No, nadal można go kupić, tylko nie bardzo jest chyba po co, jak się zdaje. Otóż to... Ja mam w tej chwili już, nie mam newsów urządzeniowych, mam taką trochę kronikę towarzyską bym zrobił. No, dowiedzieliśmy się, że Samsung Galaxy Note zadebiutuje 7 sierpnia, no tylko, że raczej na premierę nie pojedziemy, bo w New Yorku. Honor 9X zadebiutuje 23 lipca, o Mi 9 to już powiedzieliśmy, a Asus ROG 2, tudzież jak dzisiaj wyniknęło, ROG 2019, czyli ten gamingowy Asus. Mówisz, że ROG 2019? ROG Republic of Gamers 23 lipca. ROG przez G. Jak grać,
mać, no to ten telefon 23 lipca się pojawi oczywiście w Chinach, więc my go pewnie zobaczymy dopiero na IFA w Berlinie, tak podejrzewam, bo tak było poprzednio. Trump złagodził sankcje wobec Huawei i Chin w ogóle, pozwolił na eksport technologii, jednak mimo wszystko... Ale tak też nie do końca złagodził, ale nie, żeby nie za bardzo złagodzić. Nie, no to jest, wiesz, to jest takie gadanie. No Adam tam napisał, że po rozmowie z premierem, ja podejrzewam, że ta rozmowa z premierem Chin tak średnio miała znaczenie, znacznie większe znaczenie miało to, że od nie wiadomo jak długiego czasu Trumpowi wszyscy możliwi lobbyści po prostu tłuką kołki na głowie. Panie prezydencie, drogi panie, się pan zastanów, ile Stany tracą na tej pana sankcji. Weź się pan ogarnij. Zastanówcie się, no jak można? Najpierw się mówi, że sankcje są ze względów bezpieczeństwa, bo Chińczycy kradną własność intelektualną, a tutaj się mówi, nie, to może jednak sprzedawajcie im. No to kurde, o co tutaj chodzi, słuchajcie, jak nie o pieniądze, tak? I o dominację technologii. W każdym razie, na razie, że tak powiem, oddychamy z ulgą, ale nie powiem, Huawei wychodzi z tego wzmocniony, bo pewnie tak czy siak tą swoją platformę systemową odpalą. Te laboratoria i te działy techniczne, które miały powstać, po prostu powstaną. Oni się zajęli już w tej chwili i alternatywnymi ścieżkami zaopatrzenia. Przede wszystkim. I kwestiami systemowymi, czy jeżeli chodzi o nowego właśnie Androida w wykonaniu Huawei i nowy sklep przede wszystkim, bo już zachęcili deweloperów do tego, żeby u nich sprzedawali. Sprawa prosta. Są przygotowani, bo nie wiadomo, kiedy znowu Trumpowi właśnie coś się odklei. Lubimy bardzo pana prezydenta i jego fryzurę, niemniej stwierdzamy, że panie prezydencie, to już troszeczkę za późno żeby próbować się jakoś strasznie... Huawei jest gotowy aż na wypadek, gdyby prezydent USA podjął kolejną kontrowersyjną decyzję. O. Tak, nie mówimy, że ona jest zła czy dobra, jest kontrowersyjna. O. Z kolei pojawiły się niesnaski w linii Korea-Japonia. Następny konflikt. Nie wiem, czy pamiętacie, ja w zeszłym tygodniu mówiłem wam, ile części jest, skąd pochodzi w Huawei'u flagowym, w P30 Pro. No właśnie. I tam było bardzo dużo części, między innymi z Japonii. Dlatego, że amerykański było co kot napłakał, ale japoński był od cholery. Także tutaj w momencie, kiedy oni się z Koreą stykają, to jednocześnie na przykład się stykają z Samsungiem, tak? Nie zgadlibyście, o co poszło. Poszło, moi drodzy, o reparacje wojenne. To jest drugiej wojny światowej, nie z jakiejś późniejszej, jakiejś nie wiadomo kiedy. Japonia twierdzi, że ma uregulowane wszystkie odszkodowania, jakie powinna Korei zapłacić. Natomiast Korea twierdzi, że nie, jeżeli chodzi o pracę przymusową w Japonii podczas II wojny światowej, właśnie, to niestety wszyscy Koreańczycy nie dostali odszkodowań. W związku z tym, z jednej strony Korea w szarpie Japonię o odszkodowania z czasów II wojny światowej, żebyście się nie śmiali, że to tylko Polska gada o tym. Właśnie. A z drugiej strony Japonia stwierdza, ojej, ale my uregulowaliśmy, jak będziecie się z nami kłócili, no to niestety obetniemy wam części technologicznej i Samsung nie będzie miał z czego robić smartfona. Jesteście w czarnej Korei. Fajnie, prawda? Takie rzeczy się dzieją, słuchajcie, obecnie na świecie. A wy oglądacie wiadomości na jednym albo... Mówi ktoś o was do tym? Fu, o tym. O tym do was. Tak, o tym do was. Chyba się robi za ciepło już, kurde. Tak, zrobiło się bardzo ciepło. Bo klima wyłączona. A mówiłeś, że A80 będzie w sprzedaży? Oj nie, za widzisz, zapomniałem skleroza. Będzie za 2750 zł. A to jest już polska cena, wersja, no niekoniecznie. Wersja 828, to jest wersja cena przeliczona z euro. Właśnie. A to w zasadzie wystarczy, one się jakoś bardzo mocno nie różnią. Bardzo mocno nie, ale jakoś tam... Żebyście też tak się nie uwiązali, że was wprowadzamy w błąd. To jest cena przeliczona z euro. Jest jedna zabawna dosyć rzecz. Dla mnie zabawna, bo na przykład dla Samsunga może mniej zabawna. Mianowicie Australia się, słuchajcie, zbuntowała. Pamiętacie na pewno te reklamy różnych smartfonów, gdzie pływają z nimi na desce surfingowej, gdzie do basenu je wrzucają i wszystko jest fajnie. Tym razem padło na Samsunga, który takie reklamy wyemitował w Australii, jednocześnie nie uznając bardzo wielu reklamacji związanych z zalaniem smartfonów. Australijski Urząd do Spraw Związanych z Ochroną Konsumenta przyczepił się do Samsunga o to, tak jak wcześniej, że do Sony się przyczepiali. Sony wcześniej również pokazywało takie reklamy, po czym, po pogrożeniu paluszkiem,
zalecało jednak nie moczyć swoich smartfonów, pomimo tego, że spełniają normy związane z zamoczeniem określoną głębokość. Tak. Tutaj chodziło głównie o to, że Samsung pokazuje na reklamach po pierwsze smartfony w słonej wodzie, czy sugeruje, że one są w słonej wodzie. No, sugeruje warunki, które niekoniecznie dotyczą norm tych, które są przez smartfona spełniane, czyli bardzo mocne zachlapywanie, bardzo, nie wiem, głębokie zanurzenie i tak dalej. I tu się australijski urząd do ochrony konsumenta troszeczkę wzburzył i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Na razie Samsung zaprzecza, że jest czemukolwiek winien i on jest w porządku. Nie wiem, czy reklamy wycofali w końcu. Czy chyba tak. Chyba wycofali reklamy. Myślę, że tak, wycofali, bo tam jakieś odszkodowanie nawet. W każdym razie to, o czym myśmy też już Wam podejrzewam kilka razy mówili, znaczy nie, jestem pewien, że mówiliśmy Wam kilka razy, co prawda może nie ostatnio, ale jeżeli nawet macie smartfona odpornego na zamoczenie, to nie upierajcie się, żeby go moczyć, naprawdę, dlatego że później ekspertyza producenta może wykazać, że nie wiem, a w tej chwili trudno jest nie zamknąć zaślepek, bo te flagowe, które mają normy... No i tak mają porty odsłonięte. Mają porty odsłonięte, ale powiedzą Wam, że nie, upuściliście wcześniej i się rozszczelnił. No coś tam, albo cokolwiek innego. Obudowanie szczelna to jest od razu wina, mechaniczne uszkodzenie obudowy, nawet taki, którego nie widać, to jest wina. Albo koniec. Że moczyliście w wodzie święconej, diabli wiedzą, coś tam wymyślą. Diabli wiedzą, coś święconej. Śmiesznie. No dobra. Diabli by wiedzieli, jakby takiego w wodzie święconej, to by uciekali na Łysą Górę. I chyba wszystko. No jeszcze taka kronika towarzyska, szpiegowskie zdjęcia nowej Nokii z okrągłą oprawką aparatu fotograficznego i szpiegowskie zdjęcie domniemanego rzekomego panelu tylnego Huawei Mate 30. Pro, czyli tego na ten rok. Mate 30 Pro, jak zobaczyłem po raz pierwszy, znowu, to stwierdziłem, też z okrągłą oprawką. Chyba się ktoś pomylił i obudowę Nokii z tym pokazał, której no, tak? Nie, bo teraz to Mate wygląda jak Nokia. Dosyć paskudnie wygląda. A z kolei Nokia wygląda jak Motorola. Bo ma taką oprawkę, jak Motorola miewają z tym. Jak zajrzycie w newsy, to ja jestem... No śmieszne, mam nadzieję, że ten tył nowego Mate'a będzie, flagowego, będzie jednak wyglądał troszkę bardziej jak ten ostatni projekt, a nie ten wcześniejszy. Bo ten ostatni jest jak fajny. I tak jest do rzeczy. Natomiast to... Nie, wcześniejszy to po prostu grafik machnął na szybko tego samego dnia, a ten drugi, no to już grafik wziął się trochę do roboty, znaczy, posiedział ja się nadal się obiecam, i trochę dopracował. Obawiam, że te rendery to niestety są takie palce na wodzie trochę pisane. Słuchajcie, no to są ploty, tak. Także... Ale ploty są fajne, ja tam lubię ploty, nie wiem jak wy. Jak nie lubicie, to powiedzcie. To znaczy do momentu, kiedy się ich nie traktuje poważnie i ktoś nie traktuje przecieków, że to już jest prawda objawiona. Fakty, to jest wszystko ok. Otóż to. Natomiast staramy się zawsze Wam oddzielać to, co póki uznajecie plotę za plotkę, to od tego, co jest rzeczywiście faktem. Faktami są cyferki zawsze. Cyferki, tak jest. Cyferki najczęściej. Jacek jest od faktów, a ja jestem od innych rzeczy. Duszno się tutaj zrobiło, to zaczęło padać. Chmury się obniżyły bardzo nisko. Trzymajcie się, bo już przekroczyliśmy pół godziny z tego, co widzę. Dobra. Przykro mi, że tak znowu na Was nagadaliśmy. Mam nadzieję, że coś jak Wam nie się chcecie, z tego przyda. To nie oglądajcie. Wszystkiego dobrego. Wypoczywajcie, dobrego no, weekendu. No, trzymajcie się, dziękujemy, oby nas że nie zalało. Wpadliście. Zapraszamy za tydzień. Dzięki za lajki, suby i komentarze. A wypoczywającym życzymy udanego urlopu i pogody. Życzymy przede wszystkim nam. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.